Chciałbym się uczyć w Polsce, bo mój kraj nie może mi dać tego, czego chcę. Chciałbym zostać dobrym restauratorem, ale w moim kraju nie mógłbym. U nas nie otwiera się restauracji, tylko stołówki. A ja chciałbym być profesjonalistą w swoim zawodzie. Mnie to nie ustraja, ja chcę być profesjonalistą swojego dzieła. Szczerze mówiąc, sytuacja na Ukrainie, a szczególnie na Krymie, jest taka, że dążymy do tego, żeby być razem, a przynajmniej utrzymywać kontakty z rodziną w Polsce. W tej chwili o rodzinie nie wiemy niczego. To chociaż by trzymać związek z rodzinnikami, no my niczego nie znamy o rodzinnikach. Больше Полькой. Bardziej czuję się Polką, bo wiara katolicka w kościołach przetrwała. Nie ukrywam tego. Gdy pytają mnie, czy jesteś Ukrainką czy Rosjanką, mówię, że jestem Polką. U mnie mąż Ukrainiec. I kiedy my... Mam męża Ukraińca i gdy wychodziłam za mąż, odczuwałam tę różnicę, a nawet walkę. Rodzice mojego męża byli bardzo przeciwni temu, że on żeni się z Polką. Свекровь это и не скрывала. Ну а здесь, в Крыму, здесь... Dzisiaj на Крыме, если jesteś stąd, nie patrzą, czy jesteś Polakiem, czy Bułgarem. Ale jeżeli przyjechałeś z Ukrainy, to znaczy, że jesteś Ukraińcem, czyli banderowcem. Nie, nie jestem szczęśliwy, że mieszkam na Krymie i moi rodzice też nie są, ponieważ nie zadowala nas tutejszy poziom życia. Ja Polka... Jestem Polką, ale urodziłam się na Ukrainie i moją drugą ojczyzną jest Ukraina. I boli mnie to, że teraz muszę się czuć jak obywatelka drugiej kategorii. Кто-то радуется, что думает, что будет намного лучше. Есть такие, Niektórzy cieszą się ze zmian. Cieszą się, że będzie lepiej. Ale są i tacy, którzy patrzą realnie i martwią się, bo nie wiedzą, co będzie dalej. Wiedzą, że wielu przyjaciół zostało na Ukrainie. I co teraz będzie? Остаются там. И как это будет, что теперь дальше жизнь проходить? То есть, ну, это мы понимаем, что это будет сложно. Myślę, że nic się teraz nie zmieni, bo rosyjskie i ukraińskie rządy są siebie warte. Uważam, że sytuacja pozostanie tutaj bez zmian. Babcie i dziadkowie wspominają jeszcze Związek Radziecki i myślą, że wtedy było lepiej. Ale to chyba dlatego, że byli młodzi. Ciężko było i wtedy, i teraz. Chce żyć bez wojny. Nikt nie chce wojny, dlatego na razie nie ma między nami konfliktów. Oczywiście wszyscy to przeżywają, bo tak naprawdę nie wiadomo, co będzie. Boję się, żeby nie było wojny. Nikt już nie wywiesza ukraińskich flag, bo nikt już nie twierdzi, że Krym to Ukraina. Są tylko rosyjskie i krymskie flagi. Jestem pewna, że to błądzenie i chwilowa fala, która minie. Rosja dzisiaj jest jak Związek Radziecki, a chęć życia jak w Związku Radzieckim to krok do tyłu, nic więcej. To minie. A co będzie завтра? I Rosja сегодня здесь to jak бывший Советский Союз. На этой волне желание żyć снова, как жили в Советском. То есть это шаг назад, не более того. И поэтому я думаю, что это пройдет.